Hej, hej! Zapraszam Was dzisiaj na krótkie Q&A. Pytania zadawaliście mi na Instastory w ramach anonimowych pytań, także mam je już tutaj przygotowane. Nie sortowałam ich sobie jakoś tematycznie, więc polecę w takiej kolejności, jak były one po prostu zadawane. Pierwsze pytanie i pytanie, które pojawia się po prostu za każdym razem, to jest pytanie o moje włosy. Dlaczego masz tak dziwnie dobraną kolorystykę włosów? To znaczy, dlaczego u nasady są ciemne, a dalej jasne, chyba że to odrosty, to czemu trzymasz je tak długo? Wygląda to giga dziwnie. Powiem Wam, że ja miałam specjalnie farbowane włosy w ten sposób, żebym nie musiała co miesiąc biegać na robienie odrostów, bo schodzę z bardzo ciemnych włosów. Te osoby, które są u mnie na profilu dłużej, to wiedzą, że ja miałam bardzo ciemne włosy, potem farbowałam je na ciemny czerwony i na to nałożyłam ciemną brązową farbę. I to nie jest tak, że fryzjer o, w jedną wizytę nagle zejdziemy do świetlistego blondu, tylko na to potrzeba czasu. Więc ja byłam pod koniec listopada u fryzjera. Udało nam się zejść do takiego koloru, który moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładny. Ja bardzo lubię ten kolor włosów. Plus miałam zrobiony kilkucentymetrowy odrost właśnie po to, żebym nie musiała co miesiąc chodzić na rozjaśnianie włosów. No i miałam wrócić po 3-4 miesiącach na kolejne rozjaśnianie, żeby mieć swój odrost, żeby umówić się na sombrę. Więc ja za kilka dni mam wizytę, rozjaśniamy te włosy bardziej i nie wiem generalnie o co chodzi z tym czepialstwem się o ten odrost, bo parę lat temu odrost był w ogóle super modny i wszyscy nosili odrost i głównie farbowali się właśnie tak, żeby nie musieć co miesiąc chodzić do fryzjera, a teraz nagle internet oszalał, nie wolno mieć odrostów. Trochę mnie to bawi. W sensie rozumiem, że komuś się może to nie podobać, bo ktoś jest na przykład przyzwyczajony, że co miesiąc sobie farbuje włosy i nie nosi tego odrostu, ale to jest tak zwany odrost kontrolowany. Robią go fryzjerzy, nawet tacy fancy fryzjerzy, nie wiem, ze stolicy, więc nie jest to nic dziwnego. Kolejne pytanie. Ile czasu zajmuje Ci zrobienie paznokci hybrydowych? Ja, jak pewnie wiecie, paznokcie hybrydowe robię sobie sama w domu już od wielu lat. I jeżeli robię po prostu zwykłe paznokcie, no to tak około 40 minut, chyba że muszę jeszcze ściągnąć poprzednie, no to plus, nie wiem, piłowanie czy tam odmaczanie ich acetonem, zależy na co akurat mam ochotę. Więc takie zwykłe, proste około 40 minut. Jak wymyślam sobie jakieś tam kropeczki, serduszka, zdobienia, no to wiadomo, że schodzi tego czasu trochę więcej, ale tak jak te mam aktualnie gładkie, to tak około 40 minut. Jak się poznaliście z narzeczonym? Słuchajcie, ja generalnie na TikToku mam nagraną całą naszą historię, także kogo ten temat ciekawi bardziej, to niech wejdzie sobie do mnie na TikToka w playlisty. A jeżeli chodzi o to, jak się poznaliśmy, to my się poznaliśmy w ośrodku kultury. Ja tam przyszłam na zajęcia wokalne, on tam pracuje i tak się wszystko zaczęło. Skąd pomysł na imię dla synka? To jest w ogóle śmieszna historia, bo ja całe moje życie byłam przekonana, że jak będę miała syna, to będzie miał na imię Aleksander, bo bardzo podobało mi się to imię, a jak będzie dziewczynka, to będzie mieć na imię Marcelina. Okazało się, że mamy mieć syna i ja cały czas mówiłam, no to Aleksander, Aleksander, Aleksander. Ale Marcin mówi, że ludzie będą wołać Olek. Ja mówię, nie, będą mówić Alek, Alex, bo jak my będziemy tak do niego mówić, to ludzie też. A Marcin, zobaczysz, że będą mówić Olek. A generalnie mi się bardzo zdrobnienie Olek nie podoba. Więc jak już wracaliśmy z badań, na których się dowiedzieliśmy, jaka będzie płeć, no to ja tak, wiecie, przeglądam imiona i tak wymieniam takie, 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 takie. Mówię, nie, to brzydkie, nie, taką osobę znam, nie, tak ma na imię ktoś tam. No i trafiło się imię Dominik. I ja tak mówię, ja w sumie nie znam żadnego Dominika. Mówię, nie mam żadnych, nie wiem, negatywnych skojarzeń z tym imieniem. Mówię, co myślisz o Dominik? No i Marcin, tak, Dominik, bardzo ładne, super, super. No i tyle. Jakby przeglądałam sobie te imiona dalej. I Marcin zaczął parę dni później wszystkim mówić, że będzie chłopiec i że będzie Dominik. I ja myślałam, że to imię jest nadal w fazie, wiecie, dyskusji, ale no Marcin już zaczął mówić, że będzie Dominik, więc jak już zaczął mówić, że będzie Dominik, no to decyzja została podjęta. Więc jest Dominik Aleksander. Czym dokładnie zajmuje się Twój partner Wołka? Słuchajcie, nie wiem, czy to jest w sumie istotna sprawa, ale zajmuje się, nie wiem, nagłaśnianiem imprez, robi światła, organizuje je. Też jest kameralna TV tu na YouTubie, to również tutaj tworzył różne programy, także w sumie trochę wszystkim się tam zajmuje, ale głównie właśnie przy imprezach.
To jest w ogóle hitowe pytanie. Czy uważasz, że dzięki związkowi ze starszym partnerem jesteś bardziej dojrzała niż rówieśnicy? Słuchajcie, jak ja przeczytałam pierwszy raz to pytanie, mówię, co? Jakby, wiecie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że nasze relacje, obojętnie z kim je mamy, zawsze na nas trochę oddziałują. Ale wiecie, ja mam starszego faceta, ale też mam dużo młodszą przyjaciółkę. I ja na przykład w tym roku kończę 25 lat. Czy ja się czuję na 25 lat? Ja się nie czuję na 25 lat, mimo tego, że mam dziecko, że prowadzę dom, że pracuję, że zaraz biorę ślub. To mam wrażenie, że ja się mentalnie zatrzymałam na takim wieku 21 i większość moich znajomych jest ode mnie młodsza, więc mimo wszystko ja nie czuję się jak osoba, która, wiecie, za chwilę będzie miała bliżej do 30 i powinna wieść jakieś nie wiadomo jak poważne życie i wielu rzeczy jej nie wypada. Ja mam wrażenie, że się zachowuję adekwatnie do wieku, albo właśnie przez to, że mam młodszych znajomych, to raczej w drugą stronę. A to, że mam starszego partnera, pewnie jakoś tam na mnie wpływa, aczkolwiek on się nie zachowuje jak typowy starszy pan, wręcz przeciwnie, więc pewnie dlatego my się dogadujemy. Także czy czuję się bardziej dojrzała? Nie, czuję się po prostu na swój wiek. Jak się czułaś podczas ciąży? Już wcześniej, jak wstawiałam link do pytań, to pojawiały się pytania o ciążę. No i jeżeli chodzi właśnie o ciążę, to ja w pierwszych paru tygodniach, te pierwsze, wiecie, 6 tygodni, czyli 2 tygodnie, jak spóźnia się okres, to ja nie czułam się na bycie w ciąży. Wręcz jak te parę dni mi się spóźniał okres i mówię do Marcina, że no w sumie czekam na okres, a on to może jesteś w ciąży. Ja mówię, nie, co ty w tym cyklu, na pewno nie jestem w ciąży, na pewno nie. No jednak tak. Ale ja w ogóle w pierwszym trymestrze nie miałam żadnych, wiecie, super dolegliwości, nie wiem, że było mi źle, słabo, wymioty, nic z tych rzeczy. Ja jedynie, co jak już mi się zaczęły te ciążowe dolegliwości, to w pierwszym trymestrze miałam tak, że nie mogłam być głodna, bo było mi niedobrze. Ale nie wymiotowałam, tylko po prostu było mi niedobrze, takie, wiecie, niemiłe uczucie w żołądku, więc po prostu zanim wstałam z łóżka, to Marcin mi przynosił jakieś suche, nie wiem, herbatniki, sucharki i coś takiego. A w ciągu dnia gdzieś tam po prostu pilnowałam, żeby regularnie jeść, bo jak zaczynałam być głodna, to było mi niedobrze. Później w drugim trymestrze nie było mi nic. Ja po prostu drugi trymestr ciąży. To chyba był najlepszy okres w moim życiu, bo tak. Wystający brzuszek, tak jak zawsze z kompleksem, tak wtedy, no to wiecie, duma, brzuszek, dzidzia i w ogóle, więc nie musiałam się tym totalnie martwić, plus ja naprawdę się znakomicie czułam i ja się super czułam. Ja miałam dużo energii i nie wiem, nie było mi słabo, bo na przykład już potem, w tym trzecim trymestrze, no to ja bardzo dużo wody mi się zatrzymało w organizmie, plus miałam problemy z rurą kulszową, więc ja w trzecim trymestrze to miałam dni pod tytułem nie mogę chodzić i mój najdalszy spacer to był z psem na ogród, żeby się wysikał. Albo miałam dni, że o, nic mnie dzisiaj nie boli, idę 3 km do Marcina do pracy, pieszo po niego. Więc ten trzeci trymestr już był trochę gorszy, bo nie dość, że miałam bardzo spuchnięte stopy. Ja miałam tak spuchnięte stopy, że nie mogłam w ogóle zapiąć żadnych butów, więc ostatecznie kupiłam sobie takie szerokie klapki z Sinsay i te klapki mi pękły, bo miałam za szeroką na nie stopę. Sandały z tego okresu są do wyrzucenia. Baleriny, które kupiłam sobie takie, wiecie, piękne, drogie baleriny z Ryłką, mówię, kupię raz, będą na długo. One się dzisiaj do niczego nie nadają, bo są po prostu tak rozciągnięte, więc miałam strasznie popuchnięte stopy. Ciężko mi się chodziło, ta rwa kulszowa, więc ten trzeci trymestr już był gorszy, ale drugi po prostu... Ja bym mogła się całe życie czuć tak, jak w drugim trymestrze ciąży. Jak duże planujecie wesele? Słuchajcie, to pytanie też się już wiele razy pojawiało. My w sumie nie planujemy takiego typowego wesela, żadnych tańców i tak dalej. Ja nie tańczę, nie bawią mnie takie imprezy. Picie do rana też mnie nie bawi, więc my bierzemy ślub i mamy poczęstunek w tym samym miejscu, wiecie, obiad, tort i koniec. I planujemy to na mniej więcej 60 osób. Czy można z Tobą niezobowiązująco porozmawiać o pracy online, jeśli się ma wątpliwości? Tak, jak najbardziej. Można się do mnie odezwać na Instagramie czy na Facebooku, jeżeli gdzieś tam mam się w znajomych. Jak najbardziej można o wszystko zapytać, ja też wszystko wyjaśniam. Mam też formularz zgłoszeniowy, ale przyznam się, że bardzo rzadko do niego zaglądam, więc jeżeli zależy Ci na kontakcie i masz jakieś konkretne pytania, to najlepiej napisać do mnie na priv, bo wtedy odpisuję.
A ten formularz to w ogóle wstyd się przyznać, kiedy ja go ostatnio przeglądałam. Także jak najbardziej możesz się odezwać, wręcz zachęcam, bo ja zanim z kimś rozpocznę współpracę, to chcę z nim najpierw porozmawiać, wszystko sobie wyjaśnić i tak dalej. Chcę też mieć pewność, że on wie, o co chodzi. Także jak najbardziej można się odezwać. To też jest super pytanie. Twój kolega z firmy B, Tymoszuk, też był kiedyś w GC. Tak, słuchajcie, też był w GC, założyciele naszej grupy byli w GC, ja też byłam w GC. Nie wspominam tego najlepiej, niestety, jeżeli chodzi gdzieś tam o pomoc, ale gdyby nie to, że byliśmy tam, to byśmy się nie poznali i nie mogłabym być teraz w lepszym miejscu. Także tak, był, ja też byłam. Czym zajmowałabyś się zawodowo, gdyby praca przez internet nie była możliwa? Słuchajcie, ja nie wiem. Nie wiem, pewnie skończyłabym jakieś studia. Ja podstawówka, gimnazjum, liceum, zawsze miałam czerwony pasek, wzorowa uczennica, z niczym nie miałam problemu, więc prawdopodobnie po prostu skończyłabym jakieś studia. Czy byłyby te pierwsze, które zaczęłam, pedagogika? Nie wiem. Czy byłaby to muzykologia, którą robiłam jako drugą? Nie wiem. Być może tak, bo mimo że te studia były dla mnie straszne, bo tam była sama historia, a ja nienawidzę się uczyć historii, to też nie były, nie wiadomo jak trudne, żebym tego nie zdała. Więc prawdopodobnie bym skończyła któreś studia, może pojawiłby się jakiś inny kierunek. W każdym razie pewnie coś bym skończyła, pracowałabym w zawodzie, nie wiem. Czy skończyłabym pedagogikę, czy skończyłabym muzykologię i tak mogłabym pracować w sumie jedynie jako, nie wiem, nauczyciel w szkole podstawowej albo w przedszkolu. Także pewnie skończyłabym jako nauczycielkę. Także dobrze, że nie skończyłam. Jakie plany na przyszłość? No ja planów mam dużo z tego względu, że tak jak chwilę temu też mówiłam, jestem teraz w innym projekcie i rzeczywiście mam tą możliwość nauczyć się tego tradingu perfekcyjnie, więc ja mam po prostu takie plany, żeby nauczyć się tego tak totalnie, wiecie, żeby mieć wszystko w małym paluszku i z tego po prostu żyć. Bo uważam, że jest to super opcja, bo w momencie, kiedy nauczymy się działać na rynkach finansowych, no to słuchajcie, moja taka wizja idealnego poranka jest taka, że sobie spokojnie wstaję, wyspana, bez budzika, robimy jakieś rodzinne śniadanie i tak dalej i później mogę sobie siąść przed, nie wiem, tabletem, bo w sumie analizuję teraz głównie na iPadzie, przed telefonem, poanalizować rynek, puścić transakcje, zarobione, do widzenia. I czy po południu jeszcze siądę do rynku? Pewnie siądę, bo wiecie, to jest też dość wciągające i jak się na bieżąco obserwuje rynek, no to też jest po prostu łatwiej, ale wiecie, to jest taka moja wizja. I czy ja będę chciała gdzieś pojechać, czy ja będę chciała się z kimś spotkać, czy ja będę chciała spędzić czas z rodziną? Ja zawsze, kiedy mam telefon czy cokolwiek pod ręką, mogę sobie po prostu zarabiać. Nie muszę nigdzie wychodzić, nie muszę wstawać z budzikiem, nie muszę być 8, 10, 12 godzin poza domem, więc to jest po prostu moja wizja na przyszłość. Też bardzo podoba mi się działanie w social mediach, więc trochę również z tym wiążę swoją przyszłość, żeby tutaj mocno rozwinąć te konta. Także zobaczymy. Planów jest generalnie dużo i myślę, że jestem na najlepszej drodze, żeby je zrealizować. Czy polecasz współpracę z Next Level? Słuchajcie, ja z Next Level współpracowałam 4 lata, więc to jest kupa czasu. I czy polecam? Tak, podobało mi się. Ja do teraz używam kosmetyków Oriflame, na przykład suplementy. Słuchajcie, przeglądam różne firmy z suplementami i totalnie no, nie znalazłam konkurencji. Jeżeli używacie czegoś fajnego, to możecie polecić w komentarzach, bo do tej pory te suplementy, na które ja trafiłam, no to porównując na przykład z tymi z Ori, no to jakby cena razy 2, a składników 5 razy mniej. Więc ja nadal używam suplementów z Ori, używam kosmetyków, kolorówki. Wiecie, jak ciężko było mi znaleźć jakieś podkłady drogeryjne, które byłyby chociaż porównywalnie dobre z tym, co używam z Ori. Więc naprawdę, jeśli chodzi o firmę, bardzo polecam. Jeśli chodzi o zespół również, po prostu w pewnym momencie przestało mi się to sprawdzać, tak? Zresztą widzę też po grupie, która gdzieś tam upada, że gdzieś to poszło nie w tym kierunku i pewnie dziewczyny wymyślą w końcu taki sposób na promowanie tego, że Next Level się z powrotem odbije, Oriflame się znowu odbije i znowu te zespoły będą się po prostu rozwijać bardzo szybko, ale w tym momencie, w którym ja byłam w życiu, że kończył mi się macierzyński i potrzebowałam już na teraz zarabiać więcej, dla mnie lepszą opcją było po prostu to zmienić. Ale wspominam to jak najbardziej super, więc jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z kosmetykami właśnie w Oriflame Next Level, no to ja polecam, oby tylko trafił na fajnego lidera. I ostatnie pytanie, które się już pojawiło. Czy aktualny partner to prawdziwa miłość? Słuchajcie, no nie wiem. Mamy dziecko.
jesteśmy 6 lat razem, mieszkamy razem, mamy psa, króliki, tworzymy rodzinę, więc wydaje mi się, że tak, ale może ktoś ma jakieś wątpliwości. Nie, no a tak na poważnie, słuchajcie, za chwilę bierzemy ślub. Założyliśmy rodzinę, więc jakby odpowiedź się chyba sama nasuwa. Czy udzielając się na mediach społecznościowych często spotykasz się z nieprzyjemnymi komentarzami, hejtami? Tak, słuchajcie, jakby sekcja komentarzy na TikToku pod moimi filmami to jest zawsze jeden wielki hejt, naprawdę jeden wielki hejt. Bo masz odrost, więc nie stać cię na fryzjera, bo masz żółtko na włosach, bo masz siano, bo masz pół, bo z facetem jesteś dla pieniędzy, dziecko krzywo chodzi, chata jak z PRL-u, generalnie jeden wielki hejt. I jakby nie dziwię się przez to, że są osoby, które nie chcą tworzyć domy mediów społecznościowych, mimo że im się to podoba, bo się boją tego hejtu, ale ja uważam, że jeżeli ktoś czuje się lepiej po napisaniu mi nieprzyjemnego komentarza, to nie jest ze mną coś nie tak, tylko z tą osobą jest coś nie tak. Jakby wiecie, ja jak przeglądam TikToka, też czasami widzę, że ktoś ma, nie wiem, brzydko po prostu w domu. W sensie, wiecie, no widać, że to jest dom do remontu, ale ja mu tego nie piszę, bo ta osoba na pewno jest tego świadoma, że to pomieszczenie, które wrzuciła, jest do remontu. I co z tego? Nasza podłoga na korytarzu jest do remontu. Mamy kupione panele od listopada i one leżą, bo przy małym dziecku remonty to nie jest takie coś, co się robi super szybko i przyjemnie. Więc jeżeli ktoś Wam pisze coś nieprzyjemnego, co jest po prostu typowym hejtem, nie ma się tym co przejmować. Po prostu to ta osoba ma ze sobą problem, a nie w Was leży problem. I jeżeli w ten sposób na to spojrzycie, to wtedy te wszystkie komentarze nie mają najmniejszego sensu. To tyle pytań, które się nazbierały w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że taka forma odpowiadania na nie Wam się spodobała. Możecie dać znać, czy wolicie właśnie Insta Stories w formie odpowiedzi na te pytania, czy taki filmik gdzieś do puszczenia w tle również Wam się podobał. Dajcie znać, co Wam odpowiada bardziej. I co, dziękuję za oglądanie i życzę Wam udanego dnia.